ochrona środowiska i czyste powietrze były dla mnie zawsze bardzo ważne. Jednak zaczęłam podchodzić do tego tematu bardzo poważnie w momencie, kiedy urodziły mi się dzieci. Chciałam, żeby rosły w zdrowej atmosferze, żeby nie chorowały. Natomiast kilka lat temu na Podhalu nikt nie zajmował się tymi sprawami i postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce i dołączyć do podhalańskiego alarmu smogowego. Teraz jestem jego liderką, prowadzimy różne akcje edukacyjne, informacyjne, współpracujemy z Urzędem Miasta, edukujemy mieszkańców, edukujemy dzieci. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wątek smogu, żeby problem smogu był dla ludzi zrozumiały, ponieważ wtedy, kiedy rozumieją problem, chcą go zmieniać. W zeszłym roku najważniejszym wydarzeniem było pozyskanie funduszy na darmowe przyłącza dla Zakopiańczyków do geotermii podhalańskiej. Udało nam się we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Urzędem Miasta Zakopane pozyskać takie fundusze. To wielki sukces, ponieważ myślę, że przełoży się to na jakość powietrza w Zakopanem. Poza tym działamy w szkołach, uwielbiamy kontakt z młodzieżą, uwielbiamy kontakt z dziećmi, edukujemy kogo możemy. W tym momencie nie ma na Podhalu klasy, która nie miałaby zajęć z ekologii, z tematyki powietrza, prowadzonej przeze mnie lub przez mojego kolegę Władka. Publikujemy artykuły w prasie, nagrywamy audycje radiowe, robimy happeningi, drukujemy plakaty, robimy spotkania dla mieszkańców, także ta działalność jest dosyć szeroka, zajmuje bardzo dużo czasu, ale daje dużo satysfakcji, ponieważ widzimy, że ma to sens, bo przynosi to efekt, jest zmiana. Na przestrzeni ostatnich 7 lat jakość powietrza w Zakopanem zmieniła się na lepsze, na szczęście. Wiele osób wymieniło stare piece węglowe na nowe ekologiczne źródła ogrzewania. Śmieję twierdzić, że trochę w tym naszej zasługi, ponieważ mówimy o smogu bardzo dużo i bardzo często, więc osoby, które o tym słyszą, zdają sobie z tego sprawę, że nie chcą się dokładać do tego swoim dymiącym kominem i zmieniają te stare kominy na nowe źródła ogrzewania. 6-7 lat temu mieliśmy duże stężenia, mierzyliśmy po ponad 200 mikrogramów pyłów PM10. W tym roku, w tym sezonie nie przekroczyliśmy 60, więc widać różnicę, natomiast ja nie spocznę, dopóki nie wyczyścimy powietrza całkowicie, ponieważ da się to zrobić, jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Potrzebujemy jeszcze, myślę, 2-3 lat, żeby w Zakopanem można było oddychać czystym powietrzem i wtedy zamknę oficjalnie alarm i zajmę się czymś innym.